Zafira Alpes TV, a to kolejny odcinek 29. I o dziwo już stycznia. Więc bez przedłużania przejdźmy do pierwszej kategorii. I mam tu na myśli jedzenie. Zazwyczaj robiłam takie słabe jedzenie, jakieś takie galaretki, takie dziwne. Ale w tym odcinku jedzenie będzie przesmakowite. Pokażę wam, jak przygotować pyszne owoce w czekoladzie z posypką. A zresztą zobaczcie sami. Zapraszam! Oczywiście, podstawą naszego dania są jakiekolwiek owoce. W moim przypadku są to jabłko oraz banany. Bierzemy oczywiście jakieś czekolady, ja wybrałam białą i czarną, oraz dodatki, na przykład wiórki kokosowe czy orzechy, które możecie pokruszyć. Może też być jakaś kolorowa posypka, co tylko zechcecie, tylko pamiętajcie, żeby nie było to jakieś mega duże. No i oczywiście wykołaczki, żeby nabić nasze owoce. Na początku kroimy banana, ale pamiętajcie, żeby nie kroić takich małych kawałków, a właśnie kroić duże. Tak samo będzie w wypadku jabłka, tylko oczywiście kroimy tak, a nie tak jak wcześniej było pokazane. No cóż, powinno to mniej więcej wyglądać tak, no ja mam tego tyle. Teraz bierzemy się za kruszenie czekolady i zaraz zobaczycie tego efekt. Pamiętajcie, żeby to były małe kawałki, jak najmniejsze, jak się tylko da. Najlepiej takie kosteczki, ja mam taką fajną czekoladę, gdzie są małe kosteczki, więc no. No i tak to powinno wyglądać. Wasze dodatki, w które będziecie obtaczać owoce, dajcie do jakichś miseczek, nie wiem, no coś takiego, żebyście, no... No i zagrzewamy wodę, a następnie bierzemy się za naszą czekoladę, czyli ją roztapiamy. Pamiętajcie, żeby to było na małym ogniu, nie na jakimś mega dużym, no bo może to skutkować, że wam czekolada nie wyjdzie, że wyjdą jakieś bąbelki, czy nie wiem co tam jeszcze. No i nabijam oczywiście owoce na wykałaczkę. Z bananem jest najtrudniej obtaczać, to od razu mówię. No i obtaczamy sobie owocki, moczymy w czekoladzie, a następnie będziemy szczypywać nadmiar czekolady. Oczywiście weźcie sobie do tego jakąś łyżeczkę, ale chyba tego nie muszę mówić. No i bierzemy się za obtaczanie w naszym produkcie, ja wybrałam tutaj akurat tę posypkę. Dajcie owocki na folię aluminiową, żeby się nie przykleiła czekolada, no i tak to będzie wyglądać. Naprawdę smaczna kategoria, bardzo ją lubię. Dobra, przejdźmy do drugiej kategorii, czyli pytania. A więc, do dzieła. Pytanie od Belli. Twój ulubiony film, który wrzuciłaś w styczniu? Oczywiście na kanał. Musiałabym pomyśleć. Właściwie w styczniu dużo nie wrzucałam filmów, ale myślę, że byłby to ostatni film, który wrzuciłam. Piątka stereotypy vs rzeczywistość. Osobiście bardzo mi się podoba, więc fajnie mi wyszło. Znaczy, że zazwyczaj na YouTubie są filmy oczekiwania versus rzeczywistość, a ja zrobiłam coś trochę nowego. Pytanie od Zafi487. Wolisz grudzień czy luty? W tym roku to chyba bardziej luty. Może dlatego, że mam ferie wtedy. W styczniu musiałam całe przechodzić. Smuteczek. Pytanie od Karamba. Na ile procent lubisz styczeń? No myślę, że takie 60%, bo miałam w sumie szczęście w styczniu takie, że wyobraźcie sobie, że z historii wychodziła mi truja, a baba od historii dała mi czwórkę. Jestem przeszczęśliwa po prostu, bo wiecie. Właściwie pierwszy semestr wyszedł mi całkiem okej. Mam 4 czwórki, same piątki i w tym 2 plus piątki, więc naprawdę dobrze jest. Jak tylko będę mieć 6 z techniki, z plastyki, 5 z przyrody, to będzie ekstra, będę mieć świadectwo z paskiem. Możecie dać znać, jakie wam wyszły oceny na pierwszy semestr. Chętnie sobie poczytam, no i dam wam serduszko. Pytanie od Pastelowej Norgi. Ulubiony film na Sylwestra. A więc Sylwestra oglądałam z mamą 2 filmy, między innymi Zejście. To jest horror, ale naprawdę znakomity horror. Może nie jest jakiś super straszny, aczkolwiek myślę, że daje dużo do myślenia, więc naprawdę polecam. Pytanie od Emira MSP i w którym terminie masz ferie? Ferie niestety mam od 12 lutego. Na początku myślałam, że przedostatnia, ale jednak mam ostatnia, no bo w sumie w tamtym roku byłam przedostatnia. Ale powiem wam szczerze, że to nawet dobrze. Kiedy wszyscy będą się uczyć, ja będę mieć ferie. No i oczywiście wszyscy inni, którzy mają od 12 lutego. A tym bardziej, że ci, co mieli w styczniu, będą chodzić prawie całe 2 miesiące do szkoły, a my tylko niecały miesiąc. Bo jak wiemy, w 1 kwietnia wypada Wielkanoc. Sakira Alpes. Kolor, który kojarzy ci się ze styczniem? Takie właśnie o to zadała pytanie. Styczniem kojarzą mi się zawsze ferie, więc jest to kolor biały, niebieski, albo bardziej taki biały, srebrny i jasno-niebieski. Dlatego dałam taką scenerię z bałwankami, bo to w sumie kojarzy się bardzo z feriami, tak? I ten świetny śnieg z waty. Pytanie od Jinko.
Czy wychodzi ci lepiej nie bałwana? Rzadko lepiej bałwana, aczkolwiek no mistrzem w tym nie jestem, więc no. Pytanie od Anabel MSP. Jaką serię najbardziej lubisz nagrywać w styczniu? O, tylko tak ze stycznia to najbardziej, najlepiej nagrywało mi się Killing Love. Wyszło mi kilka całkiem fajnych scen. I może nawet pod koniec wam zaspoileruję, więc zostańcie do końca. Pytanie od słodkiej Louise. Co kupiłaś babci i dziadkowi na święta? W sensie babci i dziadka, nie? Na dzień babci i dziadka, nie wiem. Mojej babci, która ze mną mieszka, kupiłam taki jakby czajnik filtrowany, coś takiego. No bardzo chciała, to kupiłam jej. Dzisiaj właściwie... Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest niedziela, więc jadę do babci i dziadka. Do babci Danuty, którą możecie znać już z tagu oraz challenge'u. To na pewno wam wyjdzie, no, w informacjach. Czy tam w ankietę, tak jak zwał, tak zwał. No i wręczę jej perfumy. Ja tak samo dziadkowi. Jeszcze nawet dzisiaj ma urodziny, więc no. Pytanie od Queen TV. Lubisz jeździć na łyżwach? Niestety nigdy nie byłam na łyżwach, pewnie bym się zabiła od razu. Ja no oczywiście żartuję, chciałabym nawet spróbować jak to jest, aczkolwiek jeszcze mi się nie przytrafiło, ale myślę, że no już niedługo, może w ferie pojadę z tatą na łyżwy. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Jak widzicie, szybko przeszliśmy przez pytania, ponieważ nie chciałam tak dużo przyciągać. A teraz przejdźmy do trzeciej kategorii, czyli zdjęcia. Proszę bardzo, oto moje piękne styczniowe zdjęcie, które było pracą na konkurs, a dokładnie ten pan BLPS, więc no, tak ono się prezentuje, bardzo mi się podoba, ogółem jest całkiem fajnie zrobione. Może przejdę, może nie, zobaczymy. Okej, lecimy z kategorią numer 4, czyli DIY i będzie to kategoria troszeczkę walentynkowa, więc zapraszam. Do wykonania tego walentynkowego DIY potrzebujecie na pewno kartki jakichkolwiek kolorów, najlepiej różowych, czerwonych, jakąś linkę czy tam nić, oczywiście jakieś ozdoby, naklejki, cokolwiek tylko chcecie, może być drucik, karton, no i nożyczki, ołówek, linijki, pisaki i takie tam, po prostu wszystko co użyjecie do swojego przyszłego projektu, który... No już wcześniej tam omyśliliście sobie w głowie. Może być to też dziurkacz. No i oczywiście nie może zabraknąć, oczywiście, po raz drugi powtarzam, kleju. Klej musi być. No i jakieś ozdóbki tutaj jeszcze mamy. Na samiutkim początku rysuję prostokąt o wymiarach 4 cm na 15. Następnie oczywiście go wycinam. Nadużywam tego słowa, wiem. Tak to powinno wyglądać. Teraz będziemy oklejać białym papierem. Oczywiście możecie to zrobić inaczej, jak tylko zresztą chcecie, prawda? Teraz kleję sobie swój papier w bardzo ciekawy sposób, palcem. No i kiedy już mam to przyklejone, to jeszcze sobie wycięłam taki jakby kocie uszka. Teraz używam dziurkacza, żeby zrobić dziurki. Tutaj jedną źle zrobiłam, ale nie przejmujcie się tym, ponieważ zaraz zakleję to różowymi kółeczkami. No i tak to będzie mniej więcej wyglądać. Teraz będę wycinać serduszka, oczywiście za pomocą naszych cudownych kartek. Od takie mi wyszły. No i sobie je przykleiłam. Teraz zabieram się za drobne ozdoby, takie jak dodanie na przykład kryształkowego serduszka i takie tam. Po prostu totalna dowolność. O, i tak to wygląda. Teraz zabierzemy się za naszego puszka, który będzie z puszkowego druciku. Przyklejam go do tej super linki, czyli która jest nicią. Może to być kokardka, cokolwiek tylko zechcecie. No i oczywiście po przyklejeniu naszej cudownej linki będziemy przywiązywać nasz pomponik do owej dziurki i będzie właśnie się to tak prezentowało. Zaraz zresztą tutaj zobaczycie. Voilà. Teraz tylko doklejam drobną ozdobę w postaci serduszkowego kryształka i voilà. Tak to będzie się prezentowało w zupełnej okazałości. Moim zdaniem okładka wyszła bardzo fajnie.
Okej, po kategorii DIY przechodzimy do kategorii muzyka, czyli kategorii piątej. Ostatnim czasem zaczęłam słuchać metalu, zwłaszcza gotyckiego metalu. Strasznie mi przypadł do gustu i uważam, że ta muzyka jest boska. Więc pewnie wsadzę tu wam jakieś dwa teledyski do przesłuchania. Takie fragmenty, naprawdę dobra muzyka, wybrałam coś, co jest mniej znane, a jednocześnie jest naprawdę zarąbiste. I w opisie prawdopodobnie podam link do tych różnych właśnie piosenek, które są naprawdę warte uwagi. Zresztą na live nawet słuchałam tego, no nieważne, w każdym razie po prostu będziecie mieć link do playlisty, która ma właśnie 700 filmów. Naprawdę, wow, polecam. Więc sobie przesłuchajcie. Przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli ulubieniec miesiąca. No, moim ulubieńcem miesiąca właśnie stycznia jest pomadka ochronna, ta pomadka z Oriflame. Jest naprawdę bardzo dobra, dobrze ochrania usta, ponieważ raz się pamiętam obudziłam, miałam tak mega spieszchnięte, że to była jakaś tragedia. No i właśnie ta pomadka mi pomogła. Naprawdę, wow, polecam. Po prostu Zafira LPS TV. Nie, Oriflame nie zapłaciło mi za reklamę, niestety. Przechodzimy do siódmej kategorii, czyli widz miesiąc. A widzem miesiąca jest... Dramatyczna cisza. Mych Mych LPS TV. Mam nadzieję, że twoją nazwę dobrze wypowiedziała. A będziesz w opisie, także cieszmy się, bo ja się naprawdę bardzo cieszę. Teraz przechodzimy do książek. No wreszcie ten Janusz w bibliotece oddał mi drugą część mojej ulubionej książki Więzień Labirynt. I teraz jestem obecnie na trzeciej części, ale mogę wam polecić książkę Bella i Sebastian, nie wiem czy znacie. Czytałam ją dosyć dawno, ale jest naprawdę świetna, opowiada o przyjaźni, jaką łączy psa z dzieckiem. I to jest naprawdę wow. Cała akcja dzieje się podczas II wojny światowej. Chyba bodajże we Włoszech, ale nie jestem pewna. Albo w Szwecji, gdzie to właśnie Żydzi uciekają do bezpiecznych krajów, nie? Więc naprawdę warto przeczytać, polecam. Teraz czas na kategorię kanał. Kanałem, który polecam jest Fany. Fany LPS. Dobra, pełna nazwa pojawi, mam się to, ja mam na niego Fany, bo tak. Jego kanał jest naprawdę fajny, No Escape. Jest bardzo ciekawy, chłopak się naprawdę stara, więc myślę, że warto zobaczyć ten kanał. No i oczywiście w opisie macie link. I pewnie gdzieś tutaj u góry też się pojawi link taki szybszy, żebyście mogli trafić na jego kanał. Dobra, przechodzimy do information. Oczywiście zwiastun Killing Love będzie w ferie. Drugi odcinek pewnie pod koniec ferii. To znaczy pierwszy, chciałam powiedzieć. Macie tutaj taki smaczek z fajnej sceny. To Jeff, uciekaj. No wiem. Ogółem w ferie też pewnie będzie ziemniak, bo już go nagrywam, będzie to taki inny ziemniak, bo będzie aż robiony z trzema osobami, więc wow. I będzie mega hardkorowy, bo po prostu wow. No i to chyba tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Przechodzimy do kategorii kolejnej, czyli 11, a mianowicie LPS miesiąca. LPS-em miesiąca jest Taś, ten śliczny piesek. Zobaczcie, on tak mi mega przypomina styczeń, naprawdę. Naprawdę nie wiem, czemu ten piesek przypomina mi tak bardzo styczeń, ale wydaje mi się, że to ze względu na barwy, ten niebieski, szary, no kojarzy mi się ze śniegiem przede wszystkim, a śnieg no to styczeń, bo w grudniu zazwyczaj to nie ma śniegu, bądźmy szczerzy. Chociaż nie wiem czemu, u mnie pojawił się dopiero w listopadzie śnieg. Był przez 2 tygodnie, a potem wszystko stopniało. I póki co nie ma u mnie śniegu, tylko jest jedna wielka plucha, deszcz, jakieś błoto, i resztki śniegu, takiego roztopionego jeszcze, więc naprawdę nie polecam. No w każdym razie uwielbiam tego pieska, jest to mój pierwszy piesek z tego kształtu i po prostu pamiętam, on był z takiej wymianki z kremiku LPS, nie zapomnę i nigdy, to był piesek z pierwszej mojej wymianki LPS, to dobrze pamiętam i on dla mnie jest bardzo dużo warty i nigdy go nie wymienię po prostu, to jest moja pamiątka, kochana.
chyba oddałam za niego takie dwa kotki. To znaczy, ja jeszcze miałam takiego malteczyka, no nie? No, ma dziurkę. I jest to mój kochany styczniowy pieseczek. No i to już na tyle z 29. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie koniecznie hashtag styczeń. I pamiętajcie, żeby pisać, napiszcie komentarz, w którym znajdę pytania do lutego. Ponieważ luty będzie taki trochę inny niż zazwyczaj, jak jest 29. Ponieważ jak wiemy, w lutym nie ma 29 w tym roku. Skapam się, że nie ruszyłam pet shopem. No i to tyle, ja się z wami żegnam. Pa pa! Kocham was. Say goodbye, no.